po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Wiecie, co to znaczy? Przecież Polacy również... No to, no, pani poseł, no, no, no a co, bo przecież wszystkie narody toczyły jakieś wojny. Ja nie przyszłam w sprawie skrobanek. Ja przyszłam w sprawie praw kobiet, o których muszą decydować kobiety. Nie mogła pani minister podjechać, naładować? Ja myślałam gdzie... nawet o tym, żeby z drugiego piętra kabel poprowadzić. Jeszcze niedawno wielu z nas mogło spodziewać się, że ugrupowania lewicowe mają szansę stać się realną siłą na naszej scenie politycznej, przyciągając wyborców świeżością, otwartością i postępowymi hasłami, które były takie europejskie. Jedni widzą w przedstawicielach tego nurtu lepsze jutro, ludzi odważnych, przełamujących tabu i walczących z dyskryminacją, inni dostrzegają jedynie rozpaczliwe próby przypodobania się potencjalnym wyborcom za wszelką cenę, nawet jeśli miałoby to oznaczać oderwanie od rzeczywistości i logiki. Czy faktycznie potrzebujemy kolejnego ministerstwa, tym razem dedykowanego równości? Czy selektywne podejście do równouprawnienia służy realnej sprawiedliwości społecznej, czy raczej pogłębia podziały? Dlaczego lewicowe działaczki tak chętnie występują w roli surowych nauczycielek, pouczających nas, co wolno mówić i co myśleć, by nie narazić się na zarzut niepostępowości? Jak lewica chce wpłynąć na wolność słowa i ingerować w nasze życia, a przede wszystkim... Dlaczego może to doprowadzić do jej upadku? Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, gdzie tym razem przyjrzymy się historii upadku polskiej lewicy. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć materiał w drugą stronę, w którym przeanalizowaliśmy, jak prawica działa na swoją własną niekorzyść, zapraszam bardzo serdecznie do linku w opisie. A teraz już nie przeszkadzam i zapraszam na dzisiejszy materiał. Dialog, dyskusja i debata są niezwykle istotne w demokratycznym społeczeństwie. Pozwalają wymieniać poglądy, argumenty i racje różnych stron, dzięki czemu obywatele mogą wyrabiać sobie własne zdanie na temat ważnych spraw publicznych. Aby debata była wartościowa, wszystkie strony powinny wykazywać się merytoryką, przedstawiać fakty i logiczne argumenty, a nie uciekać się do ataków personalnych, co jest dziś jednak znacznie bardziej dostrzegalne na naszej scenie politycznej. Można zauważyć, że przynajmniej część środowisk prawicowych stara się przez większość czasu prowadzić merytoryczną krytykę rządu, wskazując na konkretne problemy i proponując alternatywne rozwiązania, co jest rzadziej stosowane po lewicowej stronie tego konfliktu, stawiając częściej na ideologię i emocje. Chociaż w obu środowiskach zdarzają się wypowiedzi czy zachowania, które odstają od merytorycznej debaty. Zarówno po stronie rządowej, jak i opozycji są politycy prowadzący rzeczową dyskusję, jak i tacy, którzy uciekają się do populizmu. To właśnie lewica z reguły jest tym potępianym ruchem, którego przedstawiciele zamiast obiektywnie otwierać się na konwersacje, zamykają się w bańce własnych przekonań, dbając wyłącznie o emocjonalny przekaz i kładąc nacisk na to, by było o nich głośno. Media i sami wyborcy powinni nagradzać polityków prowadzących rzeczową dyskusję, a piętnować tych, którzy odwołują się do skrajności i emocji. Wydaje się także, że powoli zaczyna być to szczególnie dostrzegalne, a obywatele coraz częściej zaczynają zwracać uwagę na negatywne konsekwencje konkretnych działań naszych przedstawicieli. Poprawność polityczna to termin oznaczający unikanie języka i działań, które mogłyby zostać odebrane jako dyskryminujące lub obraźliwe dla pewnych grup społecznych. Pierwotnie miała na celu promowanie szacunku i równości oraz eliminację dyskryminującego języka, zaczęła być teraz postrzegana przez część społeczeństwa jako coś negatywnego, głównie ze względu na działania niektórych środowisk lewicy i cenzurę. Krytycy argumentują, że lewica zaczęła nadużywać idei poprawności politycznej, co doprowadziło do wielu negatywnych konsekwencji. Jednak zdaje się, że stała się ona tarczą obronną dla lewicy, która używa poprawności politycznej tylko jako narzędzia do uciszania przeciwników politycznych, a w rzeczywistości niekiedy nawet do ograniczania wolności słowa. Poprzez nazywanie pewnych poglądów lub wypowiedzi niepoprawnymi, lewica może marginalizować swoich oponentów, uniemożliwiając im swobodne wyrażanie opinii. Skrajna poprawność polityczna może prowadzić do absurdalnych sytuacji, w których fakty naukowe czy biologiczne są negowane lub dostosowywane do ideologii. Przykładem może być wypowiedź Anny Marii Żukowskiej sugerująca, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko. Takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. To
się zdarzy. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Zdarzyło się kilka razy na świecie, wie pan, jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać. Gdzie on to dziecko, ten artykuł biologiczny, to bardzo ciekawe, co pani mówi, gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą i dlatego mogło urodzić dziecko. Biologiczny mężczyzna z macicą. Mogła urodzić dziecko. No proszę, czy ja dobrze rozumiem? Chodzi pani o biologicznego mężczyznę, który posiada macicę. Stając w opozycji do takiego stanowiska, możemy zostać skrytykowani za wtrącanie uwagi o braku naukowej argumentacji podobnych stanowisk. Sama idea poprawności politycznej rozumiana jako dążenie do eliminacji dyskryminującego języka i promowania szacunku dla różnorodności jest sama w sobie wartościowa. Problem pojawia się, gdy poprawność polityczna staje się narzędziem do manipulacji i ograniczania swobody debaty publicznej oraz oczywiście negowania faktów. Jak daleko może się to jeszcze posunąć? Polityka od zawsze zawierała w sobie akcent teatralny, grania pod publikę, decydowania w taki sposób, by odciągnąć uwagę od spraw ważnych, które można przykryć czymś kontrowersyjnym. To, co ma dzisiaj miejsce w naszym kraju, nie jest zjawiskiem nowym, tylko że w teatrze występują dzisiaj inne postaci, o innym usposobieniu i nowym sposobie odgrywania swoich ról. Może to wzbudzać ciekawość, niechęć, potrzebę lustrowania ich zachowań i wyciągania wniosków. Wprowadzają inny porządek, który może być dla nas obcy, na który możemy spoglądać z ograniczonym zaufaniem. Przebija się w końcu w tym wszystkim temat odrzucenia naszych dotychczasowych wartości i zmian w pierwotnym rozumieniu świata, co może wśród niektórych wzbudzać niechęć, a inni mogą odczuwać, że władza próbuje narzucać im nowe, niemile widziane zasady i sposób myślenia. Przebija się wśród ich postulatów chociażby kwestia tolerancji. Lewica tradycyjnie opowiada się za równością, różnorodnością i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Tolerancja, rozumiana jako szacunek i akceptacja dla ludzi, niezależna od ich podłoża, jest postrzegana przez lewicę jako kluczowa wartość w budowaniu sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. Z tym, że zdają się oni posługiwać nią w ten sam sposób, co poprawnością polityczną, prowadząc w tym zakresie monopol i ustalając warunki gry. Czym właściwie dyktowana była decyzja o utworzeniu osobnego ministerstwa do spraw równości kierowanego przez Małgorzatę Kotulę. Wiele osób zauważa, że miał być to przede wszystkim sposób na zapewnienie lewicy posady w rządzie, a nie odpowiedź na realne potrzeby społeczne. Jakie są najważniejsze kroki po objęciu tego stanowiska? No tak, najważniejsze zadanie pewnie związane z tym, co wydarzyło się dziś, tak? Czyli wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który jasno określa, że brak legislacji, która w jakiś sposób formalizuje związki osób tej samej płci, jest łamaniem praw człowieka. A to nas zobowiązuje do tego, ale także mnie, jako ministra do spraw równości, żeby w tym kierunku iść i wypracować albo ustawę rządową, albo takie rozwiązania, które pomogą nam szybko usiąść do stołu, znaleźć większość i wprowadzić związki partnerskie. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Takie były deklaracje. Co do tego, na co umówiliśmy się w umowie koalicyjnej, to też wpisanie do kodeksu karnego mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć. Na pewno są te rzeczy dotyczące tej tęczowej społeczności, gdybym tak mogła powiedzieć. Przecież zadania tego ministerstwa mogłyby być realizowane przez istniejące już Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Kwestia równości podnoszona przez lewicę była niekonsekwentna, co widać na przykładzie wieku emerytalnego lub dopuszczalnego ciężaru dźwiganego w pracy, na co Anna Maria Żukowska oczywiście nie miała sensownej odpowiedzi, ale jakąś miała. Z jednej strony lewica opowiada się za równością, ale z drugiej nie daje choćby szansy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Podobnie, gdy pojawia się temat różnic w maksymalnym ciężarze, jaki mogą dźwigać kobiety i mężczyźni. Lewica zdaje się pomijać obiektywne różnice między płciami. Czy jest pani za tym, aby zrównać normy dźwigania ciężarów dla kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku? Obecnie u mężczyzn to jest 30 kg, u kobiet 12, a zarabiają tyle samo. A przyzna pani, że mężczyzna jest w tym wypadku bardziej wydajny. Czy to jest sprawiedliwe? Nie przyznam, że jest bardziej wydajny, bo wcale nie oznacza, że ten mężczyzna w ciągu 8 godzin pracy przeniesie więcej tych ciężarów niż kobieta. Kobieta naraz może udźwignąć 12, ale może na przykład poruszać się szybciej i przenosić te ciężary bardziej efektywnie od mężczyzny, którzy taszczy powoli te 30-kilogramową paczkę. Czyli mimo tego, że jest słabsza i delikatniejsza, może zrobić więcej? Tak.
No proszę, to ciekawe. Przecież worki z cementem ważą 25 kg. Jak więc przedstawicielka płci żeńskiej miałaby wykonywać taką samą pracę i zarabiać na niej tyle samo? Takie niespójności mogą prowadzić do oskarżeń o selektywne traktowanie równości i dostosowywanie jej do własnych celów politycznych. Można argumentować, że lewica promuje równość tylko wtedy, gdy jest to dla niej wygodne, a ignoruje ją, gdy stoi to w sprzeczności z jej założeniami ideologicznymi. Ponadto już teraz mamy do czynienia z pewnymi sektorami, gdzie ta kobieta ma większe prawa niż mężczyzna. Według postulatów lewicy wyłącznie kobieta powinna decydować o przebiegu ciąży. Ja nie przyszłam w sprawie skrobanek, ja przyszłam w sprawie praw kobiet, o których muszą decydować kobiety. Nie życzę sobie, żeby ktoś zaglądał, będę mówić wyłącznie za siebie, zaglądał do mojego brzucha, brzucha mojej córki czy brzucha mojej wnuczki. Papież Franciszek powiedział, że sprawa aborcji jest sprawą między tym człowiekiem, który dokonuje aborcji, a Panem Bogiem. I tego bym się raczej... Faktycznie, to kobieta jest bezpośrednio dotknięta ciążą i to ona ponosi fizyczne konsekwencje jej kontynuowania lub przerwania, bo to kobieta musi nosić ciążę, urodzić dziecko i często to na niej spoczywa główny ciężar opieki nad nim. Pytanie tylko, czy skoro trwa walka o równe prawa, to czy mężczyzna, ojciec dziecka, także nie powinien posiadać tutaj prawa do decydowania, chociażby w sprawach decyzyjnych dotyczących ciąży, nie jako polityk, ale jako potencjalny ojciec. Ponadto lewica prowadziła kampanię bardzo długo, mówiącą o tym, że rządzący ingerują w sprawy jednostek, które nie powinny ich dotyczyć. Czy tego samego nie robi dzisiaj właśnie lewica? To, co jednak najbardziej zatrważające, już jest wdrażane. Barbara Nowacka po 3 dniach urzędowania jako ministra edukacji poinformowała o odwołaniu Barbary Nowak z funkcji kuratora oświaty w Małopolsce. Ministra stwierdziła, że to koniec średniowiecza w edukacji. Faktycznie był to początek końca pewnego rozdziału. Ministerstwo zamiast wprowadzać korzystne zmiany w edukacji, jak usunięcie nadmiaru niepotrzebnego materiału, postawiło na radykalne środki ogłupiania młodzieży. W dzisiejszych czasach przydatne wydawać by się mogło posiadanie praktycznych umiejętności związanych chociażby z prawem, uczeniem młodych jak działa dorosłe życie, jak radzić sobie z rzeczami, o których nie mają pojęcia, od biurokracji po ogólną wiedzę związaną z samodzielnością, jak chociażby weryfikacja fake newsów w internecie czy sztuczna inteligencja. Jednak oni zaczęli od likwidacji prac domowych. Doprecyzować, czy jeśli nauczyciel zada w klasach 4-8 słówka z angielskiego do zadania i może je później sprawdzić, czy nie może? Może sprawdzić, ale nie może ocenić. Czyli de facto nic się z tego nie jest w stanie wyegzekwować tego od ucznia. No ale to już jest, nauczyciele potrafią egzekwować. To nie jest tak, że my, czy nauczyciele w Polsce są mądrzy. Znam nauczycieli, którzy od lat nie zadają prac domowych. Działają takie szkoły, gdzie niekoniecznie trzeba kogoś ukarać za brak pracy i ocenić, a można namówić. A zadanie pokazać... lektury do przeczytania, pani minister? Znowu, nieoceniane i nieobowiązkowe, więc... Ale trudno mi sobie wyobrazić na przykład przeczytanie w pustyni, nieprzeczytanie w pustyni i w puszczy, by później tego na lekcji nie wyegzekwować. Nie no, można sprawdzić, można porozmawiać. Przecież przy całej klasie też będzie widać, kto przeczytał, kto nie przeczytał. To dzisiaj widać. Tylko czy naprawdę musimy wszystko oceniać, zanim zamiast o wszystkim porozmawiać? Mało jest elementów w edukacji, których można by było się pozbyć. Można by zainicjować usunięcie nieistotnego materiału, jak większość z chemii, którą rozpisujemy na kartkach, a po wyjściu ze szkoły ta wiedza w większości z nas i tak ucieka. Czy z biologii, gdzie jest masa zbędnego materiału dotyczącego owianej, już złą sławą, budowy pantofelka. Można by postawić na kompletną i radykalną zmianę, gdzie to uczniowie starszych klas sami by decydowali o tym, jakie przedmioty chcą rozwijać i wtedy dopiero mogliby zadecydować, czy w ogóle chcą iść w kierunku chemii, czy też nie. Lewica wpadła jednak na inny, genialny w swoim rodzaju sposób, a ofiarą miały paść lekcje historii i szkolne lektury. Zmiany w programie nauczania. No. Jest dokument na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej. To rozumiem, że się tak, zapoznałeś. Ja teraz cytuję to. Dobra. Wśród treści, to jest opis taki. Wśród treści przewidzianych do usunięcia, a dotyczących II wojny światowej są, czyli te treści do usunięcia. Co? Usuwamy obronę poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach przez harcerzy, tak. Obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem. To znika, tak? Tak, bitwa pod Bzurą. Znikają Palmiry, Katyn, Kaźnin, profesor Rudwowski, Zamojszczyzna, Rzeź Woli, niemiecki obóz dla dzieci w Łodzi. I wynika z tego,
Że w ogóle II wojny światowej nie było. Ja mam no bo tak, a po co to drażnić ludzi tą drugą coś wojną? Coś zostanie? Z co zostanie? Tego, czy... Tak, zostanie. Uśmiechnięta Polska. No ale przepraszam, ale po chuj masz jechać na szparagi do Niemiec, będąc smutnym? Że oni tam są zobaczyć. No to jest argument. Uśmiechniętego Polaka, że jest, czekaliśmy flag. A to tylko mały fragment tego, co zostało usunięte bądź ograniczone. Postawili na redukcję materiałów historycznych, istotnych z punktu widzenia tożsamości narodowej. W tym trwa dyskusja, czy rzezi wołyńskiej nie nazywać konfliktem polsko-ukraińskim, czyli tak naprawdę zjednaniem, zrównaniem polskiej i ukraińskiej winy za to, co się wydarzyło. To tyczy się pokoleń, które nawet nie mogą na ten moment decydować o tym, czy się z tym zgadzają, czy też nie. Są całkowicie zależni od decyzji władzy. My jednak moglibyśmy zdecydować i my też będziemy konsekwentnie odczuwać ten problem już niebawem. Wiceminister klimatu i środowiska, zarazem szefowa Zielonych Urszula Zielińska w wywiadzie radiowym została zapytana, dlaczego nie jeździ samochodem elektrycznym, tylko 20-letnim Volkswagenem, który już niedługo w Warszawie nawet nie będzie miał racji bytu. I to właśnie przez lewicowe zmiany. Zielińska odpowiedziała, że mieszka w bloku i nie ma pod domem ładowarki do aut elektrycznych. To jednym zdaniem panią minister zapytam na koniec, bo pani minister z tego co widziałem w oświadczeniu majątkowym no jest raczej majętną osobą. Dlaczego pani nie jeździ elektrycznym samochodem, tylko 20-letnim Volkswagenem? Dlatego, że mieszkam w bloku i nie mam pod blokiem ładowarki. Proste. Pod blokiem nie ma pani ładowarki, ale w pobliżu nigdzie nie ma ładowarki. Pod blokiem to taka wygodna jest pani minister dla klimatu. Nie mogłaby pani minister podjechać naładować? Myślałam nawet o tym, żeby z drugiego piętra kabel poprowadzić, ale wydaje mi się, że to jest wciąż... My potrzebujemy po prostu trochę hybryda, więcej infrastruktury hybryda, dla osób 20-letni takich Volkswagen, jak pani minister, które mieszkają w małym hybryda? Bloku w Śródmieściu Warszawskim, a poza tym mam dosyć dobry transport publiczny. Okay. Hybryda nie jest tak... Jeżeli już... No, lepsza niż ten 20-letni pani do centrum to... nie wjedzie niedługo. I bardzo dobrze. Za to mam autobusy, więc im autobusy mniej samochodów, tym lepiej. Im więcej autobusów i tramwajów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jest to bardzo precyzyjny wstęp do przedstawienia tego, z jaką osobą mamy w ogóle do czynienia. Wiceminister Zielińska twierdzi, że Polska koncentruje się obecnie na realizacji już przyjętych zobowiązań klimatycznych, redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 roku i osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050. Zapowiedziała również rzetelne i szerokie konsultacje społeczne. Jak podobne konsultacje wyglądają w rzeczywistości, wiemy już chociażby z przykładu protestów rolników. Ponadto osoba, która odpowiada dzisiaj za tak istotne decyzje, słynie wręcz z przedstawiania niezwykle dziwnych stanowisk. Jak możemy oprzeć nasz miks, a właściwie miks, jak możemy oprzeć, że pozyskiwanie energii tylko z odnawialnych źródeł, które są uzależnione od słońca, od wiatru? Energia wiatrowa, wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. Podobnych przypadków, a nawet bardziej skrajnych, których głównym zadaniem zdaje się być promowanie kontrowersji, jest znacznie więcej. Takich jak Klaudia Jachira. Powodująca przede wszystkim, że o lewicy się mówi, niekoniecznie jednak w pozytywnym znaczeniu. 9 marca 2016 roku odeszła od nas nasza kochana konstytucja. Umarłaś za wcześnie. Byłaś taka młoda, miałaś tylko 19 lat. Tyle mogłyśmy razem zrobić. Może nie byłaś idealna, ale zawsze wskazywałaś nam właściwą drogę, którą powinniśmy podążać. Finalnie jest to jednak posłanka, za którą płacimy my i która reprezentuje właśnie lewicę, mówiąc jak wiele robią tańcem przeciwko agresji wobec kobiet. Jeśli tak dalej pójdzie, lewica może stracić poparcie, jeśli będzie forsować zbyt radykalne zmiany oderwane od realnych potrzeb społeczeństwa. Bo sami zauważcie, że o prawicy mówi się jak o wariatach, tylko że tam funkcjonuje całkiem spora grupa merytorycznych osób, które w jawny sposób punktują logicznie działania rządu. Tymczasem na lewicy, mimo tego, że publicznie w telewizji nie mówi się o nich jak o wariatach, sami się z tej perspektywy przedstawiają. Skupianie się na medialnych popisach, poprawności politycznej, radykalnych i nierzadko nieuzasadnionych zmianach oraz granie na emocjach zamiast na merytorycznej debacie już dzisiaj powoduje, że zaufanie, którym obdarzyli ich obywatele, staje się coraz bardziej względne. Ich radykalizm i ideologiczne podejście dzieli zamiast jednoczyć, a chyba właśnie to chcieli promować.
Mieli być alternatywą i synonimem postępu, ale czy nie posuwają się aby za daleko? Czy ktoś jeszcze bierze ich dzisiaj na poważnie jako tę faktyczną alternatywę i poważnych polityków? Czy lewica nie skazuje siebie sama na porażkę?